Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień dobry Państwu, to jest program W Cieniu Ratusza, w którym elita tarnowskiego dziennikarstwa skomentuje nam to, co dzieje się w naszym mieście i regionie. Łukasz Wieczora, Najniższe Ukłony i nasi wielce szanowni goście, debiutant, tym serdecznie witamy, pan Sebastian Czapliński, Galicyjski Tygodnik Informacyjny, TEMI. Dzień dobry. No i znany państwu i przez państwa kochany, lubiany i szanowany Jakub Sajda, Gerden, Małopolska. Dzień dobry, witam was serdecznie. Drodzy przyjaciele, opłakaliście już tego, jak on tam jest, Santosza? Fernando Santosza, chociaż Fernando. Jak to był mówiony przez Cezarego Kulesza, Felipe Santosza. Ja twierdziłem, że nigdy ten człowiek nie powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, więc się bardzo cieszę, że już go nie ma i chyba tyle można powiedzieć. Trop portugalski został zasypany na wieki wieków. Amen, miejmy nadzieję, Sebastian. Znaczy, ja myślę, że w ogóle trop zagraniczny na dłuższą metę chyba został zasypany. A to jest akurat błąd moim zdaniem, ale na razie tak. Pewnie teraz będzie tylko trener z Polski. Mówi się o Michale Probierzu, Marek Papszu. Jeden dzień był trenerem Termaliki? Tak. A się napracował? Dopóki się nie pokłócił. Znaczy, moim faworytem osobistym jest trener Marek Papszun. Nie wiem, moim jak Skorża. Skorża? O. Dobry jest, ale robił Ligę Europejską. Rozwiązać kontrakt bardzo ciężko. A moim Michał Probierz ze względu na to, że z nim się robi fajne wywiady i ma cięty język. To też być może. Ale nie, dlatego że jest w PZPN-ie i jest najłatwiejszy do ściągnięcia. Z tego, co gdzieś można usłyszeć jakichś medialnych doniesień, Papszun nie jest jakoś specjalnie lubiany przez Kulesza, więc wątpię, że kogoś takiego weźmie. A Skorża jest bardzo trudny ze względu na to, przynajmniej na razie, że ma do listopada kontrakt. Aha. Probierz jest lubiany przez Kulesza, ale też ma trudny charakter. O, bardzo trudny charakter ma Probierz. Ale Probierz, jak zluzuje to Under 21, to już jest jego następca. Wczoraj był podany na meczykach. Prawdopodobnie tak. Ktoś pójdzie, nie wiem, czy ten z U20. Nie wiem, czy nie pójdzie. No. Wszystko tam. Dobra, wybory. Nie tylko trenera kadry narodowej, ale emanacji narodu, czyli 460 posłów i setki senatorów. Przypatrzmy się barwom kampanii tarnowskiej. Zaczyna się coraz bardziej kolorowo i sympatycznie, i śmiesznie, i żałośnie. Zaczynam co? Od wizualizacji, od haseł, od kandydatur, od tych, których mieli być, a nie było. Wybierajcie, Sebastian, jako debiutant. Ja myślę, że przede wszystkim, mimo że to pewnie nie jest karykaturalne, to powinniśmy zacząć od konwencji Koalicji Obywatelskiej. Tak. Było. Przynajmniej tak. I to nie Konin. Nie Końskie, panie kolego, Końskie. Ale można powiedzieć KO, czyli taki knockout. No przynajmniej nam się przydała hala za 60 baniek, tak, za własne pieniądze. To się zgadza. W końcu została sukces zapełniona. Sukces odtrąbiony jako sukces. Tak, i zapełniona do ostatniego miejsca praktycznie. No prawie, tak, bo tam gdzie była scena, to nie można było. Dwa dni wcześniej już musiało być ten cymes, bo nie można było iść siatkarek oglądać. A to akurat ponoć fake news podany był, bo rozmawiałem z panem dyrektorem Tosiru, panem marszałkiem, i mówił, że to nie jest tak do końca prawda, bo ona, ta hala była otwarta, więc coś tam nie poszło. Ktoś się zmija z prawdą. Ktoś się mija z prawdą, natomiast w końcu udało się tą konwencję zrobić. Mecz też z kibicami rozegrać. Tak, oczywiście. Nie, ja niestety nie dałem rady. Bo natomiast uwierzyłeś fake newsowi. Nie miałem akurat możliwości, ale chciałem się wybrać. Aha. Mnie zafascynowało hasło ogólnie KO, czyli 100 konkretów na 100 dni. 100 kłamstw na 100 dni, jak mówi PiS. Ja bym mimo wszystko to zmienił, ale to nie dlatego, że jestem jakiś anty-PO i tak dalej. Ja bardziej. Dziennikarze za polityczne. Tak, dokładnie, tak. Zgadza się. Więc ja bym to mimo wszystko zmienił na 100 obietnic. A dlaczego? Ponieważ mamy doświadczenie z poprzednich wyborów, kiedy padają konkrety. No ale nie do końca są one spełniane, więc w momencie, kiedy To teraz kolega pije do Zjednoczonej Prawicy, Wielkiej Biało-Czerwonej Drużyny, jednej wielkiej grupy polskich patriotów? Myślę, że to chyba dotyczy każdego ugrupowania przez ostatnie lata, więc nie tylko. No bo wiesz, kiedy polityk kłamie? No kiedy otwiera usta. No tak. To jest... Znaczy ja wam powiem tak, że nie wiem, możecie się ze mną zgodzić czy nie, natomiast oglądałem część, chwilę konwencji. Miałeś opaskę?
Nie, akurat jechałem na Żużel, więc sobie oglądałem. Zarówno tej w Platformy, jak i tej w Końskich. I takiego festiwalu populizmu, jaki był zarówno w jednej na jednej konwencji, na drugiej, to nie słyszałem od dawna. A czy ten ty, Kuba... Ale to niestety idzie w tą stronę i to jest bardzo niedobre. No ale czego ty, Kuba, oczekujesz? Znaczy ja, że powiesz, ja jestem Churchill, może idealistą obiecuję troszkę. Obiecuję wam krew pod i łzy? Tak. To albo idę się nachapać? No tak. Ale jeden z punktów KO bardzo mi się podoba, jedna z obietnic, tak to nazwijmy, tylko że ona uderza chyba w wyborców lat 10, 11, 12, czyli jednym z takich podpunktów jest to, aby nie było zadań domowych w szkołach. Nie wiem, czy akurat... To widzisz, to się zapatrzyli na model skandynawski, tak, bo tam wychodzisz ze szkoły i ten... Tak, ale tutaj na więcej chyba głosów mogliby liczyć właśnie z tego niższego pułapu wiekowego. Ten target. No, trzeba inwestować w młodych, nie? Tak mi się wydaje. No. Taki będą Rzeczpospolite. Jakie młodzieży chowanie. Ale pojechał pan poezją. Andrzej Frycz-Modrzewski chyba, tak? Zdecydowanie tak. Bardzo ładnie. Aha, no to mamy te konwencyjki. No i chleboafera. O Tarnowie znowu głośno. Nie tylko z powodu konwencji stricte, ale... Nie, to się przebiło najbardziej. Tak. No. I zdjęcie Artura Gana. Zdjęcie Artka, który to odchorowuje pewnie do tej pory biedak. Artek, pozdrawiam cię, jesteśmy z tobą. No i co tam się tak naprawdę stało? No chleb leżał koło śmietnika, razem z wodą. Z wodą. Właśnie to jest, nie wiem, czy wszyscy zwracali na to uwagę, no ale ta woda była 6 butelek. I jeszcze nieotwarta, tak. Więc teraz należy sobie zadać pytanie, kto wyrzuca ofoliowaną wodę jeszcze nieotwartą? Ale folia to wiecie co, tak, ona się utylizuje 1000 lat i wieloryby giną przez tą folię w oceanach. Tak jak przez rurki plastikowe. No. Coś strasznego. Jak oni tej Polski nie kochają? Brak segregacji. Bo pojemniki stały. Ale nie, słuchajcie, nie, ale teraz na poważnie. Ja słyszałem, że ten gość, co ten chleb upiekł, ten piekarz istnieje. Tak. Był. Ale z regionu tarnowskiego, tak, tak można powiedzieć. Tak, na fejsie było, skąd on nie jest tam, szuszuszu i w ogóle. Z miłości do Słońca Peru, czyli pana premiera Donalda, upiekł mu chleb i tam Donald Tusk, szuszuszu, pszenny, żytni, nie wiem, mieszany, orkiszowy. Ale tam nie wpuszczali z jedzeniem. To mi kumpel mówi, który tam był jednym z organizatorów, taka szyszka w Platformie. Nie mogłeś wziąć własnej wody i nie mogłeś wnieść swojego papu, jeszcze miałeś kontrolę pirotechniczną. I byłeś taki segregowany, była segregacja, ale opasek, nie? No, ci tacy potencjalni zadymiarze dostawali pomarańczowe i tam pchali ich do kąta. Ale ten jeden zadymiarz wszedł, bo tam chyba zarzucił panu Tuskowi, że jest kłamcą. Coś takiego była jakaś taka aferka na tej konwencji. Aha. Ja się tam ten chleb znalazł, bo ja tylko słyszałem, że można było się już plątać po hali po konwencji. I może któryś ze stabowców wziął chleb i położył, może ten piekarz położył, a nie, że ktoś celowo wyrzucił. Znaczy ja w ogóle bym poszedł krok dalej, bo w tej chwili jedna partia obarcza winą drugą partię. No. I powiedzmy sobie szczerze. Czy to była ustawka, czy to nie była ustawka, nie mniej oceniać, pewnie ty tego nie wiesz. My tego nie robiliśmy, ale jedno trzeba powiedzieć wprost, no pewnie samo zachowanie, samo zdjęcie, no źle to wygląda, prawda? Artek ma fejma. Tak, ma fejma, źle to wygląda. Ale koledzy muszą z branży zazdrościć. Tak, no. Tak, no, to jest prawda. Znaczy, powiem tak, źle to wygląda, ale z drugiej strony wszyscy mówią dookoła o wolnych mediach, prawda? No. Na czym polegają wolne media? Robimy zdjęcia taka, jaka jest prawda, prawda? No tak, więc w Temi piszecie tylko prawdę. Tylko prawdę, w Temi piszecie. To co, w Erdenie? Jeszcze w katolickiej rozgłośni przecież kłamać nie wolno. A my tu w tym, z Tarnowa? To jest jeszcze, prawda. Ale jeszcze tak czasem jak przecieka, to tak prawda cieknie. Jedną rzecz tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że gorzej by to wyglądało, gdyby na tych koszach było, mi się zdaje, ten chleb, niż na tej ziemi. No. Bo wtedy można by było powiedzieć, że wyrzucony do kosza i tak dalej. Może faktycznie ktoś na chwilę położył coś... I Artek przechodził. To tak jak z tragarzami, nie? No, ja w to nie wierzę, bo Artek jest uczciwym człowiekiem. Tak gadamy od kilku minut o tych programach, naprawdę Polska będzie mlekiem i miodem płynąca. Zawsze była, jest i będzie. No i teraz przechodzimy od ogółu do szczegółu. Czyli nasze lokalne podwóreczko. Czyli dzielna dziewiątka, która szturmem ruszy na wiejską 468. I będzie nas reprezentowała. Ale to mówiłeś o tych takich pewnych punktach, o tym, że się kolorowo zaczęło robić w mieście. No, jakoś tak jest od razu. Serce mi się poprawia, tam tak, zwłaszcza krężenie. Jak się jedzie, to można zobaczyć głowę. Pagacz Wardzała, pieczarka Świtalska, sak. Nawet dochodzi do sytuacji na Tarnowskich ulicach, że jeden baner zakrywa drugi, bo takie zdjęcia też się pojawiają. A to i wiecie co? Na kilku jakichś takich, to tylko tak na marginesie, bym na jakichś satyrycznych stronach związanych z Tarnowem można było gdzieś przeczytać, że jest właśnie kilka takich
plakatów i był poczet królów Polski. Albo ekumeniczny płot. To Baniowy wyciągnie, Baniowy już o to zadba. A jest taki, polecam wam, hity kampanii wyborczych. Jaką ludzie mają, słuchajcie, fantazję wyborczą, to mniam. Jak mi jest smutno, na przykład z Kasią się pokłócę, to sobie to włączam, od razu mi się robi lepiej. Ale pytanie, dobra, przechodzimy pytanie, do tego. Jeszcze jedną rzecz. Pytanie jest takie, czy akurat w dobie internetu nie lepiej teraz przełożyć tą kampanię na socjale, no pewnie. Niż tak robić tyle tych banerów, tych plakatów, bo ja rozmawiałem z wieloma ludźmi z mojego tam otoczenia, i którzy mówią, że to w pewnym momencie staje się niesmaczne. I że na przykład nie zagłosują na kogoś, kogo widzą tyle tych plakatów, bo no po prostu to jest już niesmaczne. Nie mówiąc o tym, co się będzie działo po wyborach. Nie masz posprzątać, bo dostaniesz karę. 30 dni według kodeksu, natomiast zdarzały się przypadki, że i tak to... Znaczy, co chwilę mówimy o tym, że banery, krajobraz i te sprawy, prawda? No, przychodzi kampania wyborcza. Do ustawy krajobrazowej spada z porządku obrad. Tak, dokładnie, więc to też właśnie pokazuje takie troszeczkę zakłamanie chyba tych polityków, bo z jednej strony mówimy o ustawach, które mają wejść w życie, które mają zakazać różnych banerów. Konkrety. A przychodzi po prostu kampania wyborcza, no i praktycznie przejeżdżamy ulicami. I... O ile inaczej nie przewidzi uchwałodawca. Tak. Wprowadzasz do porządku obrad tam punkt 2c, z późniejszymi zmianami i masz problem z głowy. Ale tak, bo ja jestem wyznawcą starej szkoły, czyli shake handy, że tam co któryś uścięta łapa na targu, na burku, w dziewiątce, to jest ten potencjalny głos. Albo chodzenie door to door. Tak. To są najstarsze metody. Z lat 60. Ale wiecznie żywe. No. Wcześniejsze jeszcze. No. Bo mnie wkurza na przykład, jak otwieram skrzynkę pocztową w bloku, i ci się wysypują tak że te kocham cię, chcę twojego dobra, a ja chcę, żebyś mi nie zapychał skrzynki, chłopie. Często na papierze kredowym. No. Ile tych lasów teraz pola, mieliśmy tak drzewa siać. W Tarnowie nie ma drzew, nie? I wycinają kolejne. No. A to może na te reklamy, może na te banery. Zaległa kłopotliwa cisza. Tak. To mamy tak, wizualizację. Pani Świtalska tak się odznacza. Nie, takie wielkie formaty, takie na ten. Dzisiaj z Pawłem widzieliśmy. Wisi tam na roku Nowego Świata i Solidarności. Jeśli chyba nie chcesz Polski zguby, na jedenastkę wybierz luby, Jezus, czy zagłosuj Maria, jakoś tak. Kto ją spinuje? Widzisz, wchodzi to w głowę mimo wszystko, w jakiś tak... Wiesz co, ja miałem takiego profesora na studiach, który mi powiedział na egzaminie tak. Wiesz co, Winczura, ty jesteś dość ciekawym okazem, ale okazem ciekawym przez zwyrodnienie. I trzy mi wpisał, nie? Ale zdałeś. No, zdałem, to jest najważniejsze. Więc to też może być tak. No dobrze. Ale to się dawno mówiło, że pani Świtalska ma takie parlamentarne ambicje, że tam po drodze ten pomnik Lecha, tylko nie wiem dlaczego jest napisane, ufundowała spółka srebrna. Nie? Ale być może ta jedenastka nie jest wcale taka przypadkowa, bo przecież jeżeli pani Anna Pieczarka jest numerem jeden, pani Angelika Świtalska ma dwie jedynki. Czyli jest lepszą jedynką. Tak. Podwójnie. Ale to kolega tak wymyślił. No, coś tak, być może drugie dno. No, a na przykład pan Wardzała nie ma hasła. Pan Wardzała ma czwórkę. Z przodu chyba. Też. Na liście. Pani Pieczarka nie ma hasła, a w tamtym... Roman Ciepiela, prezydent, też nie ma. Też nie ma hasła? Nie ma? Tam jest chyba do Sejmu tylko napisane. Roman do Sejmu? To ty pokazywałeś, że pani Świtalska zrobiła bykiem ortograficznym. No. Dobrych ma spinów. Dobrych. A to może powie kolega Jakub, na czym polega błąd. Śledztwo dziennikarskie przeprowadziłeś, pochwal się. Numer się bez kropki daje. No to nie patrz na mnie. No ja tylko mówię, że numery, jak się pisze NR, to się porządkowe daje bez kropki. Daje się bez kropki. A to może ty miałeś, za to miałeś może trójkę, bo dałeś właśnie przez NR kropkę. Znaczy po, przepraszam. Nie za to. To miałem z dialektologii. Ale powiem wam tyle. W czwartek była sesja Rady Miejskiej. Pierwsza już przed... 90. jubileuszowa. Tak, ale chodziło mi o to, że pierwsza już po tych ogłoszonych listach i tak dalej, i byłem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać, no bo było wiadomo, że część tych radnych kandyduje do Sejmu, ale chyba dość spokojnie nawet było. Oprócz tego tej ustawy, uchwały, przepraszam bardzo, odnośnie tych reparacji wojennych, mimo że coś tam się, można powiedzieć, pokłócili, natomiast ostatecznie te wszystkie te autopoprawki, które były proponowane, przeszły. Radni tarnowscy się jednogłośnie zgodzili, więc tutaj zapanowała zgoda. Można powiedzieć, na czwartkowej sesji dwukrotnie
w sprawach takich poważniejszych dwa razy było jednomyślność odnośnie Wincentego Witosa, honorowego, honorowego obywatela miasta Tarnowa. Ty byłeś w Tarnowie, naprawdę? Jesteś pewny? Tak, oczywiście. Zobacz sobie, no, wszyscy zagłosowali za Wincentem Witosem, wszyscy zagłosowali za uchwałą o reparacjach. Bardzo się uśmiechał, był taki szczęśliwy. Ale to wiesz, może wynikać też z tego, że teraz wiesz, są takie ostatnie dni przed wyborami, to więcej można stracić niż zyskać, prawda? Zamiast wyjść na gbura, stracić głosy, stracić poparcie, lepiej zachowywać się odpowiedzialnie. Na potencjalnych posłów, bo nam się może Rada Miejska przetrzebić dość poważnie, nie? To i tak się snuli. Pan Stepy tylko powiedział cześć. Pani Danielewicz uśmiechnęła się, ma taki charakterystyczny swój uśmiech. Pani Angelika siedziała w telefonie. Tam nie było takiego poweru, że idziemy po zwycięstwo. No wiesz, no to też nie są osoby z pierwszych miejsc na listach. Ale Robert Kaczmar się uszedł z dziesiątki tamtym razem. Tak. No. Teraz ktoś chciał dziesiątkę, pewnie mu plakaty zostały. Dostał dziesiątkę. Dostał. Strzał dziesiątkę, kolejny bołmot. Tak. Zwłaszcza, że pan Robert Kaczmarczyk bardzo lubi piłkę nożną. Więc tak, tak. I jest praktykującym piłkarzem. Tak, więc dycha na plecach. W jakim klubie gra? Coś tam Klimontów. Tak, dobrze. Tak, Agricola. Tak, ale ostatnio był w Rzepieniku Szczyrzewskim i grał w piłkę na obronie. Na obronie? Tak. Czy nie striker? Grał na obronie. Ale ja go widziałem, co był w Woli Rzędziński na tym parkie. Ale to może dlatego wynikała obrona, bo chce obronić to miejsce w Sejmie. To raz, a dwa, żeby nie złapać kontuzji na przykład. Mięśnia przywodziciela być i nie mógłby chodzić po targach. Być może. No. Na przykład. No. Jakie mam jeszcze fajne hasła? O Jezu, pan Piotr tak się uaktywnił, ale ten, teledyskowo, widzieliście ten teledysk? Tak. Jakub pokazał mi przed programem, widziałem teledysk. Panie Piotrze, ja wiem, że pan jest człowiekiem wielu talentów, jest pan świetnym mecenasem, doskonałym posłem, ale od strony montażu telewizyjnego pana nie znałem. A znamy się, proszę pana, od 2005 roku. Ale tam było napisane, że to był ten spod miał charakter żartobliwy. Mega. Mega. Humorystyczny. Przepraszam. Robimy panu Piotrowi zasięgi, bo teraz wszyscy do telefonów będą na ten, nie? Co tam jeszcze jest fajnego? Czekajcie, wizualizację mamy. Fauli na razie żadnych nie było chyba. Nie. Czyli co, nie mrawo? Ja myślę, że wszystko się rozpędzi. To tak jeszcze z dwa tygodnie. Jeszcze, tak. Stoi na stacji lokomotywa, nie? No ciężko, ogromne. I tak, pod niej spływa tu będzie spływał po tych posłach. Zwłaszcza, że musimy pamiętać, że teraz na listę prawdopodobnie, tak wszyscy mówią, wejdzie jeszcze PJJ. Polska jest jedna. Nie znamy kandydatów. To ten Sosnowca kość? Co to jest Siemianowic Śląskich, no, pan no. Rafał Piech. Tak. Więc kto wie, tutaj może się jeszcze dziać czarny sporo. Koń? Tak. No, czarnym koniem mówią, że może być Konfederacja, która jest tak mało chyba pan widoczna Karol Pęczek, chciałem pana bardzo serdecznie przeprosić, bo pomyliłem pańskie imię i nazwisko w programie z panem Piszkiem. Serdecznie pana przepraszam. No i to jest warto podkreślić, że pan Karol jest numerem jeden. Tak, był tu. Tak, więc z jednej strony pan Karol, którego ty znasz, no. Którego zna pewnie jakieś tam wąskie grono bliskich osób. Ale chciałbyś nosić jego koszulkę. Pewnie tak. No. No właśnie, ale pytanie, czy numerem jeden, oczywiście z całym szacunkiem dla pana Karola, dla jego osiągnięć i tak dalej, nie wiem, czy nie powinno być rzeczywiście takie nazwisko mocne. Ja nie mówię, żeby to było, nie ale wiem, spieszy. Ale Pęczek jest słabe? A pod nie, jakim nie onomastycznie pan mówi. A no to co, Grzegorza Brauna to chciałeś na przykład? Nie, no, Braun będzie się ścierał z Ziobrą w Rzeszowie. Ale pamiętajmy mimo wszystko, że Konfederacja nie jest partią, która będzie starała się wejść do Sejmu, tylko partią, która już jest w Sejmie. To nie będą debiutanci. Ale pamiętacie takie fenomeny jak Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, jak Petru, Nowoczesna, jak... Kukiz nawet. No ale Kukiz był rozpoznawalny jako muzyk. No, ale jak wcześniej Korwiniści. Gwiazdy jednego sezonu. Gdzie jest teraz Liga Polskich Rodzin? No nie ma. O samoobronie. O Palikocie zapomnieliśmy. Palikot teraz. No, ale teraz pytanie, na czym tak naprawdę tym osobom zależało? Żeby rzeczywiście dostać się do Sejmu, zmieniać Polskę? Oni szli na jakiejś takiej łatce niby antysystemowości. Nie. Ale jakoś w tym Sejmie zaginęło. Hasło ma, pan Pęczek ma hasło. Donek i Jaruś na emeryturę. Niezłe, nie? Bo brakuje mi rymu, jak, ale ogólnie... Ale, bo jak stali pod ratuszem tam kilka osób, to oddamy wam Polskę. Nam? No. A ja wolę, żeby się do mnie... Oddam ci Polskę. Pół królestwa i królewnę za żonę. Ciężniczkę. Jeszcze w posagu coś. No pół kraju, pół Polski. No. Ciekawe. Pół Polski plus. A co, jakby był na przykład jakiś taki kandydat, który napisałby ci oddam ci Polskę, byś zagłosował? Nie, jakby powiedział, chcę twojego dobra, to żebym bardziej uwierzył.
A to każdy polityk chce twojego dobra. No wiem. No, to wszystkim wierzę. Czekaj, bo teraz mi się tak oświecenia dostałem, bo mówisz, oddam ci Polskę, no ale wszyscy dookoła mówią, że Polska jest podzielona. Pytanie, którą Polskę dostaniesz? Tą prawdziwą. Tą prawdziwą. Bo oni to są sługusy Berlina i Moskwy, a my jesteśmy prawdziwą Polską. Tu jest Polska. To też było takie hasło gdzieś, tu jest Polska. Było. Było w którejś kampanii. Tak. No. Dawniej była, jeżeli chodzi o PiS, to mamy, dawniej była Zjednoczona Rodzina, Biało-Czerwona Drużyna. Teraz mamy Bezpieczną Polskę. A pani premier Szydło miała Pokora i Praca. Tak. Ale czekaj, no bo teraz tak mówimy o tych hasłach, to też mi przyszło jeszcze jedna myśl do głowy, no jeżeli Paweł Kukiz wylądował w PiS-ie, to być może on nagra jakiś taki budujący utwór muzyczny. Jego już nie chcą słuchać. Ale który się stanie, wiesz, takim hitem. Bołmotem? Tak, takim hitem, który będziemy śpiewać. Dawniej miał, tylko że w latach 90. ZHN już się zbliża. Tak. Dobre to było. Tak. Rodzina słowem silna. Tak. No, dlatego... No. Nie polecamy młodzieży. No ale co, źle mówię? Nie, dobrze mówię. Bardzo dobrze Kazik mówię. Też miał różne ciekawe. Coś cię czynili z tą krainą. Z tą krainą, tak jest. Można ale, było takie płytę wydać, takie various. Tak. Natomiast ja mówię, ja jestem bardzo ciekawy tych wyborów, zwłaszcza co będzie... A pogadajmy o nieobecnych. Na listach? No. Rzuć nazwiskiem, to ustosunkujemy się do tego. Trzecia siła w Polsce. W jednym sondażu. W ani jednym okręgu nie dało mu się zarejestrować listy. Zbiera kandydatów, już szuka radny chętnych. Tarnowski? Tak. Wielu kadencji. Doktor. Politologii, filozofii, matematyk z wykształcenia również. Ale to też pokazuje, że te wybory nie będą łatwe. Dla niego na pewno, bo nie zarejestrował list. Sorry. Taki mamy klimat. A myślałem, że chodziło ci na listach, kogo nie ma pani Anny Czech na przykład. Tuptała podobno. Pana Wojtkiewicza tuptał podobno. No poważnie. A na liście Platformy kogo nie ma? No pytam się, czy kogoś brakuje. Myślałem, że Krzysztofa Nowaka. A właśnie, Nowaka mi brakuje, tak. Tak, on zawsze tak do Sejmu chciał, ale chyba może dobrze w sejmiku. Może. Albo jest skłócony z panem Miszalskim. No. No pana Ciesielczyka mi brakuje, Jezus. A no tak, to czekałem, jest... który pierwszy nie wytrzyma. Nie wytrzymałeś. Nie wytrzymałem. Nie wytrzymałeś. No. Ale może właśnie błędem pana Ciesielczyka jest to, że no nie stara się, o angaż w innej partii. W innej Ale może pan Ciesielczyk nie chce iść do Sejmu, tylko chce być na przykład prezydentem Tarnowa. Dlatego tutaj będzie się skupiał na swoim kompetencji. Przejmuje Tarnów w najlepszym okresie rozwoju. No, nic tylko rządzi. A szanse na to są przecież, no bo myślę, że pan Roman... Powinien wejść pan Roman. Z numerem dwa, prawda? Całkiem może nawet panią poseł przeskoczyć. Chciałem właśnie dopowiedzieć, że całkiem pani poseł w ogóle nie widać nawet. Chyba, że się opiesza gdzieś tam po regionie, nie? A więc tutaj jest taki... Ale może powstać wakat. Nie, no nie powstanie, bo zaraz na drugi dzień będzie komisarz. Znaczy, ten. I to może być problem dla Tarnowa. Znaczy, w cudzysłowie, może nie stricte dla samego Tarnowa, co dla pewnych osób. W Tarnowie? Tak. Chodzi o spółki miejskie? Na przykład. Ale zakłada, że wygra PiS. Nie zakładam. Opieram się na sondażach. Na sondażach i na tym, co działo się w latach ubiegłych, prawda? Więc mimo wszystko, mimo że pewnie, jeżeli chodzi o sam Tarnów, KO jest dosyć mocne, ale jeżeli chodzi już o powiat, no to nie wygląda. To cieniutko jest. Tak, to jest cieniutko, więc wydaje mi się, że... Ale będzie rzeź. Herod przy tym... Ale to co, dwa? No. Dwa dla KO? No, albo dla Kosiniaku. PiS minus jeden? Bo nawet dlatego, że im Stanisław Bukowiec odszedł. On zrobił ponad dychę. No teraz trzeciej drodze zrobi. Dychę pewnie już nie, bo tam mogli go słuchać Bochni przez sympatię do PiSu, nie? A też tak można. Ale niech zrobi te 5, 6, 7. Ale teraz była konferencja, konferencja Konfederacji, no. Żeby nie pomylić. No i tutaj padły głosy, że jeden mandat to spokojnie, a być może i nawet dwa. A to wszyscy tak mówią, no na konferencji PSL-u też mówili, że oni liczą nie na dwa, co najmniej tylko dwa. Trzy. Co najmniej dwa. Bo żeby się nie okazało, że tutaj zrobimy jakiś nadmandat. A w PiS-ie powiedzieli na konferencji, że z tych 9 biorą 10. Oni tam mówili o 7 minimum. A nawet nie, przepraszam, o 8 mówili, że chcą 8. Nie, no chcą to, polepszyć wynik niż no ostatnio. Wie pan, to ja też bym chciał polepszyć, nie? Wie pan, każdemu wolno marzyć, każdemu wolno kochać. Tak. A i tak się wszystko okaże 15 października. Mhm. Ale tak jeszcze, nie wiem, pewnie na koniec czy coś, zapytam was. Będziemy lądować. Wierzycie, nie patrzyliśmy na zegarek. Wierzycie w to, że
15 października to będą ostatnie wybory do parlamentu? Czy się krajowego, spotkamy? Krajowego. Krajowego. Czy się spotkamy na początku roku? No, to jest bardzo możliwe. Ja też tak myślę. Bo nikt nie jest takim politycznym samobójcą, żeby siąść do stolika z Jarosławem Kaczyńskim i negocjować, bo to 100% szansa nie wchłonięty. No, wszyscy myślą, że Konfederacja to zrobi, raczej wątpię. Zaraz by ich spacyfikował. Jarosław to jest Napoleon polskiej polityki. Strateg jest genialny. Można go nie lubić, ale jest mega skuteczny. To jest prawda. To trzeba przyznać. Czyli tak jak mówimy, że niektórzy, którzy nie są na teraz na listach, mogą mieć szansę za te 3 miesiące, jeżeli coś nie wyjdzie. Tak, bo wtedy zobaczą tam na Nowogrodzkiej, czy tam siedzibie Platformy, ile on zrobił, 700. No. Albo wtedy rzeczywiście będzie wszystkie ręce na pokład i się rzuca, tak jak PiS rzucił. PiS ma naprawdę mocną listę. Mocno, ja mówię, że aż za mocną. No, niektóre nazwiska się nie zmieściły, takie to wcześniej mówiliśmy, że... Tak. Ale z kolei, no to mówimy, że no-name'y są w Konfederacji, ale tam z Andrzejem Skórką siedzieliśmy nad listą KO, no i googlowali. Nawet niektórych ludzi w Google'ach nie ma, są tak znani. Mm-hmm. Dużo mają osób takich z okręgów. Sam Tarnów. Tak. Z tego wynika, że oni mają struktur. Natomiast właśnie jest może to zrobione pod to, że właśnie liczą na głosy w Tarnowie, no bo jak mówiliśmy o tym, że powiat nie za bardzo jest... Bo nie mają prawie nikogo. No, ale tutaj też mamy, oprócz tego mamy jeszcze Dobrowę. No, to tam powiedzmy... Proszowice. Tam się na Brzesko-Bochnia i Wieliczka. No to idźmy. Po Wiśle podzieli się PiS-PSL. Tak. Brzesko-Bochnia, w Brzesku Platforma, bo tam jest Jan Musiał, bo to jest silny gość. On jest z Tarnowa też. Tak. No bo pracuje w Brzesku. Tak, ale centrum. No to tutaj też go wybiorą, prawda? No i były poseł. Z Brzeska? Nie, Jan Musiał. No to mówię, były poseł. No. I był burmistrz. Tak. No na Wieliczce podobno mocna jest pani Achinger. Ona była posłanką, ona za pana Grada. No i będzie walka pani Urszuli Urseckiej. Z panem Norbertem? Z panią Achinger, mi się zdaje. A to nie dajmy szans panu Norbertowi? Nie, no. Ja mu daję, on spoko zrobi. No, powinien przynajmniej, bo tam u siebie, tam w swoim mateczniku, te Czajńczyce, okolice Klimontów i te inne, to ten. Czyli traktor go no właśnie chciałem powiedzieć, czy traktor zaszkodzi, czy jednak to poszło w zapomnienie. Zapomnienie nie poszło, ale on już to potrafi obrócić w żart. Ciekawi mnie, czy to będzie odgrywać rolę, czyli osoby, które mają dobre kontakty z ochotniczymi strażami pożarnymi. To zawsze, ale świętej pamięci... Znaczy to zawsze na tych wyborach samorządowych to ma duże znaczenie, tak, natomiast w wyborach parlamentarnych jest... Średnio, właśnie ci trzeba patrzeć przykład. Kiedyś świętej pamięci pan Wiesław do mnie opowiada, mówi tak, panie pośle, pan te strażaki, on w ogóle mundur strażacki woził w bagażniku, tak, nie? Tak. Mówi, co ty chłopie, temu załatwiłem sikawkę, temu załatwiłem wóz, 3 głosy dostałem. No ale właśnie, ale odnośnie dobrze, że wspomniałeś o ochotniczych strażach pożarnych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na przykład pan Norbert Kaczmarczyk odpowiednio przygotował się do tej walki. Nie, wręcz przeciwnie. Pan Norbert Kaczmarczyk przygotował swoje banery, kilka wersji. Na jednym wspiera polski sport, na drugim wspiera OSP. A to tego nie widziałem. Tak, takich banerów jest kilka. A na trzecim postaw na Słonecznik, na czwartym postaw na Soję, na piątym postaw na Kaczmarczyka. Więc on stawia po prostu na sport, na ochotnicze straże pożarne, więc akurat na sport warto stawiać. Tak. Na rolnictwo też, bo jeść trzeba. Tak. No. Oj, chłopaki, a jesteśmy dopiero na początku. I love this game. Ja też. Mili Państwo, miło było. Fajnie było? Będzie szczęście przychodzi? Mam nadzieję. No aczkolwiek spoko. Oczywiście mam zawsze zastępstwo, chociaż liczę na to. Procesowe chyba. Tak, no. Sebastian Czapliński, dziękuję. Tygodnik Galicyjski i Tygodnik Informacyjny TEMI. Dziękuję bardzo. Jakub Sajdak. Nie, zapomniałeś? Nie. RDN Małopolska. Dziękuję bardzo. Łukasz Winczura, starnowa.pl. Miłego dnia. Możecie kogoś pozdrowić, tak jak starczy na dziś jest. Mm-hmm. To ja pozdrawiam serdecznie całą swoją rodzinę. Marcelek, kocham cię. Wiktoria, kocham cię. No i żona na końcu, ale żona przede wszystkim pierwsza, więc Paulinko, ciebie też. Ja pozdrawiam moją narzeczoną Anię, moją mamę, no i wszystkich tarnowian. A ja standardowo to tysiąc siostry i Kasi, Łukasz Wieczora. Widzimy się następnym razem. Pewnie tu już będzie siedział Bartek Maziarz, którego pozdrawiamy, a który jest na Kamino. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.
Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.